Trzy tematy, dziedziczenie emerytury, bo dzisiaj jak zostaje sama osoba, współmałżonek umiera, to zostaje tylko 85% jednej emerytury. A my proponujemy 150 najwyższej i 50% drugiej. To jest pierwszy. Drugi punkt dotyczy pracy, która się opłaca. Coraz więcej pracujemy. Polacy pracują na jednym, na drugim etacie, biorą nadgodziny, zakładają firmę po godzinach pracy, no bo nie są w stanie zapłacić kredytu, który wzrósł dwukrotnie i posłać dzieci na zajęcia dodatkowe, bo na to wszystko po prostu już nie starcza, więc idą do drugiej pracy. Jak idą do drugiej pracy, to w tej drugiej pracy muszą zapłacić składkę zdrowotną, podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. A my uważamy, że od 40 godzin tygodniowo się płaci podatki, a powyżej 40 godzin pracy tych podatków nie powinniśmy płacić. Jak płacimy za jeden etat, to naprawdę i tak już dajemy ogromny wkład do państwa. To jest promocja ludzi aktywnych. To jest promocja pracy, a nie dziadostwa. To jest promocja aktywności zawodowej, a nie lenistwa. Tak, im więcej pracujesz, tym więcej zarobisz. I państwo ci nie będzie ograbiać. Weźmie to minimum, które jest potrzebne do utrzymania i funkcjonowania wspólnoty, jakim jest wspólnota narodowa i społeczna, ale więcej już tego nie będzie brało. Praca, która się opłaca, czyli druga praca nieopodatkowana. I trzeci punkt, demograficzny i mieszkaniowy. Stąd zaangażowanie też młodych w tą ustawę. Bo brakuje w Polsce 2 milionów mieszkań. 50% osób pomiędzy 25 a 35 rokiem życia wciąż mieszka z rodzicami, nie usamodzielnia się. Mamy najniższą dzietność od zakończenia II wojny światowej i najwięcej zgonów od zakończenia II wojny światowej. Polska wymiera. Nie dość, że jesteśmy się społeczeństwem starzejącym, to jeszcze szansa na odbudowę potencjału społecznego i narodowego niewielka. Brakuje 2 milionów mieszkań. I oprócz jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli braku poczucia bezpieczeństwa kobiet, które zostało utracone, są powody ekonomiczne. Ten pierwszy problem jest do naprawienia przez wiele rzeczy, również przez refundację in vitro, przez powrót takiego poczucia bezpieczeństwa w wielu wymiarach dla kobiety, bo dzisiaj kobiety są w Polsce często uciemiężone, a bardzo często pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Mówią to same, jeżeli tego nie przywrócimy, to będzie bardzo trudno też zmienić to nastawienie i tą chęć posiadania dzieci. Ale to jest też blokada ekonomiczna, jak zawsze. I 500+ tego nie zmieniło, nie zwiększyło dzietności w Polsce. Jest ona najgorsza, tak jak powiedziałem, od końca II wojny światowej. Brak mieszkania jest tą przeszkodą. Brak mieszkania jest wielką przeszkodą w tym, żeby mieć dzieci. Jeżeli studenci mieszkają, wynajmują mieszkanie i mieszka tam 6 osób w 3-pokojowym mieszkaniu, to tam nie ma szans i możliwości na to, żeby ta rodzina się rozrastała, żeby ona się powiększała. Jeżeli nie będzie oprocentowanego nisko na 1,5% kredytu, gwarancji z Banku Gospodarstwa Krajowego i wkładu własnego do 100 tysięcy, nie będzie zakupu nowych mieszkań. Osoby samotne, młode osoby samotne, nie mają szans na zakup własnego mieszkania. Nikt dzisiaj nie dostanie kredytu. Nie ma takich zarobków zaraz po studia, nawet w najlepszych branżach, które dają szansę na otrzymanie kredytu. Dzisiaj idąc do banku, nikt z nas nie uzyska kredytu, tak jak tu jesteśmy na tej sali. Jeżeli nie ma zabezpieczenia w postaci działki, w postaci jakiegoś majątku wielkiego, no młodzi ludzie tego nie mają, więc to jest bardzo ważny program własny kont, czyli program mieszkaniowy, ale przede wszystkim program demograficzny. Przepraszam. I na tych trzech filarach bazuje program Uczciwa Polska pod względem inicjatywy ustawodawczej.